Są takie cytaty, które skłaniają do myślenia, jak na przykład słynne to be or not to be. Albo to measure is to know. Uogólniamy, mam wrażenie. Mam wrażenie, że uogólniamy, bo najpierw powiedzieliśmy o tym, jak sobie poradzić z uciekającym czasem. Potem w tekście na blogu rozszerzyliśmy to do tego, jak sobie poradzić z uciekającym czasem, pieniędzmi, też dowolną inną miarą, a dzisiaj tak naprawdę chcielibyśmy w ogóle opowiedzieć o tym, po co mierzyć. Tak, po co mierzyć, czyli w jakim celu w ogóle powinniśmy cokolwiek mierzyć, żeby wyciągnąć z tego jakieś informacje. Cytat z Lorda Kelvina, to measure is to know, wprost mówi o tym, że dopiero gdy coś zmierzymy, będziemy wiedzieć, bo tak jak zwykłem mawiać, wcześniej to będzie nam się co najwyżej mogło wydawać. Wydawać nam się może wiele rzeczy. Wydawać nam się może, że pracujemy dobrze, wydawać nam się może, że pracujemy wydajnie, wydawać nam się może, że nasz samochód pali mało paliwa. Ale dopiero kiedy, jak słusznie zresztą powiedziałeś, spróbujemy zmierzyć to, co dzieje się dookoła nas, dopiero wtedy będziemy w stanie wyciągnąć jakiekolwiek wnioski i coś spróbować z tym zrobić. Kilka ostrzeżeń odnośnie mierzenia. Po pierwsze, musimy być pewni, że mamy dobrą miarkę. Po drugie, musimy być pewni, że mierząc, nie zaburzamy wartości mierzonej. Bo często jest tak, że dokonując pomiaru, szczególnie jeżeli chodzi o na przykład efekty społeczne, dokonując pomiaru sprawiamy, że ludzie zaczynają zachowywać się inaczej, no i ten nasz pomiar sam w sobie jest już błędny. Mam wrażenie, że już o tym mówiliśmy. Mówiliśmy o tym. Link tak. Znajduje się tutaj. I po trzecie, musimy być pewni, że mierzymy to, co jest istotne. Spróbujmy sobie odpowiedzieć na pytanie, po co w ogóle mierzyć, bo dużo osób podchodzi do tematu w taki sposób, że niech się dzieje, co ma się dziać. Tylko nie zawsze jesteśmy sobie w stanie na to pozwolić. Nie zawsze możemy puścić sobie coś i pozwolić, żeby biegło to swoim naturalnym tempem, bo na przykład możemy stracić pieniądze. Czas, pieniądze albo cokolwiek innego, co jest dla nas istotne i co jest dla nas ważne. Łukaszu, jak w takim razie podejść do tematyki mierzenia? Bo z jednej strony sam powiedziałeś, że są ludzie, którzy stwierdzają, że niech się dzieje co chce, a z drugiej strony są ludzie, którzy toną w absolutnie bezsensownych pomiarach i tak naprawdę mierzą wszystko, bo zgodnie z tym, co powiedzieliśmy, chcą wiedzieć wszystko, ale tak naprawdę ani z tym nic nie robią, ani teże wartości, które mierzą, nie przekładają się na rzeczywiste ich wyniki. Tomku, wydaje mi się, że odpowiedź na to pytanie jest jak zwykle jedna, jedyna, czyli podejść do tego należy zdroworozsądkowo. Zajmijmy się i mierzmy te aspekty i te czynniki, które są dla nas ważne i istotne. Nie zajmujmy się rzeczami, które mają małe znaczenie w naszym życiu. Tak? Jeżeli nasz projekt dołuje albo zwalnia, albo nie robimy tego, nie dostarczamy tego, co powinniśmy dostarczać, weźmy pod uwagę kilka czynników, zmierzmy je i zobaczmy, co jest przyczyną tego stanu rzeczy. Ale jeżeli na przykład chcemy dowiedzieć się, dlaczego spożywamy więcej bułek Kaiserek rano na śniadanie, to odpowiedź wydaje się być prosta. Robimy to, bo jesteśmy po prostu głodni. Jeżeli podobał Wam się dzisiejszy filmik, zasubskrybujcie nasz kanał. Jeżeli nie podobał się, zasubskrybujcie nasz kanał. Jeżeli absolutnie nie macie na ten temat żadnego zdania, zasubskrybujcie nasz kanał. Jeżeli chcecie zasubskrybować nasz kanał, zasubskrybujcie nasz kanał.